Znajdujemy się na ulicy Floriańskiej w samym centrum Krakowa, przed kamienicą, którą w 1794 roku zakupił dziadek Jana Matejki. W tej kamienicy przyszedł na świat nasz przyszły malarz Jan Matejko i w tej kamienicy znajduje się jego muzeum. Rok 2018 jest rokiem jubileuszu Jana Matejki, 180. rocznicy urodzin artysty i niezwykłym też jubileuszem muzeum imienia jego imienia, Muzeum Biograficznego, które zostało utworzone przez wolontariuszy, którzy powołali się w komitet i towarzystwo po śmierci artysty. W tym roku nasze muzeum obchodzi 120 lat czynnej ekspozycji muzealnej. To też z tej okazji przygotowaliśmy dla naszych zwiedzających ekspozycję według pierwszego przewodnika wydanego w 1898 roku, a napisanego przez doktora Adolfa Sternschussa, wielbiciela twórczości Matejki i członka Towarzystwa imienia Jana Matejki, które zakładało to muzeum. W dawnej jadalni domu artysty i sypialni jego żony urządzono wtedy muzealną salę i tak zwaną zbrojownię. Udało nam się w tym roku, posługując zabytkowymi gablotami, przywrócić te aranżacje. W sali muzealnej zaprezentowano 120 lat temu eksponaty z kolekcji artysty, które bardzo często bywały realiami, rekwizytami do jego obrazów. Stąd znalazły się zabytki rzemiosła artystycznego, zabytki biżuteryjne, pochodzące z zespołu kolekcjonerskiego nakrycia głowy, jak czepce, jak dodatki do stroju i wreszcie same stroje. Bardzo często bohaterowie obrazów Jana Matejki są ubrani we wspaniałe kostiumy. Dzisiejszy widz rzadko sobie uświadamia, że część tych kostiumów pochodziła z prywatnej kolekcji zabytków artystycznych Jana Matejki. W sali muzealnej prezentowane są fragmenty ubiorów mieszczek z XVIII i XIX wieku, stroje bliskowschodnie i nawet stroje, które posłużyły jako rekwizyty przy malowaniu kościuszki pod Racławicami. Zwiedzającemu pomagają powiększone fotografie zabytkowe, XIX-wieczne, które pomogły nam zaaranżować tę ekspozycję. Salon artysty to miejsce pierwszej ekspozycji sprzed 120 lat. Wtedy organizatorzy placówki muzealnej przygotowali dla zwiedzających pokaz obiektów, które udało im się już zakupić do zbiorów muzealnych. Czyli obrazy, stąd na naszej ekspozycji portret Jana Matejki z 1875 roku, autorstwa jego przyjaciela ze studiów, wieloletniego współpracownika Izydora Jabłońskiego. Szkic do obrazu Zygmunt August i Barbara Radziwiłłówna i szkic do wielkoformatowego obrazu Jan III Sobieski po zwycięstwie wiedeńskim, do obrazu Odsiecz Wiednia. W salonie zaprezentowano też największe odznaczenia i nagrody, jakie malarz otrzymał za swoją twórczość. Warto pamiętać, że salon artysty to miejsce szczególne za jego życia. To miejsce, gdzie odwiedzali go wybitni przedstawiciele inteligencji i kultury krakowskiej. To miejsce, gdzie spotykał się z przyjaciółmi. Miejsce, którego charakter nadał po powrocie z podróży na Bliski Wschód. Wtedy powstała polichromia ścienna w salonie. Kilka lat później, w 1878 roku, Jan Matejko z podróży po Włoszech przywiózł zakupione w Wenecji meble. W tym salonie spotykali się, jak już wspomniałam, wybitni przedstawiciele kultury drugiej połowy XIX wieku. Między innymi bywała tu księżna Marcelina Czartoryska, sportretowana przez Jana Matejkę, wybitna pianistka, uczennica Chopina. Bywał tu kompozytor i muzyk, przyjaciel artysty od czasów szkolnych i studenckich, Władysław Żeleński,
który skomponował ku czci artysty dwa utwory muzyczne i wreszcie odwiedził w salonie Jana Matejkę 2 września 1880 roku cesarz Austrii Franciszek Józef. Ta wizyta została uwieczniona przez kolegę artysty Juliusza Kossaka na akwareli. Na podstawie tej akwareli wiemy, jak wyglądał wówczas salon. Wiemy, że na czas wizyty cesarza w salonie przygotowano pracownię artysty, a sam Jan Matejko podarował cesarzowi wówczas swój nieukończony obraz Zjazd Habsburgów z Jagiellonami pod Wiedniem. Do salonu przylega buduar żony artysty Teodory. Jan Matejko poślubia Teodorę w 1864 roku, 21 listopada w krakowskim kościele na Piasku. Warto pamiętać, że artysta nadaje szczególny charakter tej uroczystości ślubnej. Otóż projektuje strój ślubny swojej przyszłej żony na wzór stroi szlacheckich. Jest ubrana w jedwabną suknię, w płaszcz o charakterze kontusika. Jej włosy owiewa taki piękny szal blonda, koronkowy, a na stójce sukni pojawia się medalion z kościuszką. Jan Matejko uwieczni tak Teodorę na portrecie, który znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie, portret żony w sukni ślubnej. Buduar Teodory wyposażony był w szczególne meble, meble Biedermeier. Znajdował się tam również uroczy kącik, gdzie pani mogła przyjąć znajomych czy gości na herbacie, wspaniały empirowy stolik na przybory do szycia i przybory do haftowania. Kiedy artysta zmarł, a zmarł właśnie w tym pokoju, w tym dawnym buduarze, bo tam w ostatnich dniach jego życia urządzono jego sypialnię, pokój ten stał się miejscem również poświęconym jego pamięci. To też znajdują się tam atrybuty jego działań malarskich, paleta, skrzynka z pędzlami. W gablocie 120 lat temu umieszczono jego letnią kurteczkę, kapelusik, sztybleciki, laseczkę. A kiedy wykonano zgodnie z obowiązującą pod koniec XIX wieku modą uwieczniania znamienitych osobistości po śmierci, kiedy wykonano odlew maski pośmiertnej, to według tego gipsowego odlewu wykonano również odlew maski pośmiertnej w srebrze. I na inaugurację muzeum zaprezentowano te maski również w gablocie. I na współczesnej ekspozycji, teraz z okazji jubileuszu, my również te maski pokazujemy. Warto pamiętać, że za życia Jana Matejki salon ozdabiały niezwykłe przedmioty, niezwykłe tkaniny pochodzące z jego prywatnej kolekcji. Podobnie w buduarze jedna z cenniejszych tkanin należących do prywatnego zbioru kolekcjonerskiego artysty, a raz z przedstawieniem Anioła Stróża. W kolejnym etapie organizacji muzeum dwa pokoje dziecięce przygotowano na ekspozycję muzealną, a towarzystwo, które organizowało muzeum, zakupiło fotografie obrazów Jana Matejki, rysunki i szkice i w takim prezenterze pokazywano zwiedzającym większość dzieł artysty. Członkowie towarzystwa organizującego muzeum wiedzieli, że przecież nie nabędą do zbiorów muzealnych obrazów wielkoformatowych. Przypominam, że Jan Matejko namalował ponad 322 obrazy olejne. Wiele z nich znajduje się dzisiaj w muzeach, ale jeszcze wciąż są obrazy znajdujące się w prywatnych zbiorach. Na takim prezenterze zwiedzający mógł oglądać dzieła artysty w postaci fotografii, jak również patrzeć na szkice rysunkowe do obrazów, szkice postaci z obrazów, detale w formie rysunkowej, same obrazy ukończone, czy szkice kompozycyjne do dzieł. Udało nam się na jubileusz ten zabytkowy prezenter poddać renowacji i dzisiaj widzowie mogą również w taki sam sposób, jak ich poprzednicy 120 lat temu, oglądać dzieła artysty, zarówno rysunkowe, jak i w
fotografie wykonane w XIX wieku w większości jego obrazów. Warto pamiętać, że Jan Matejko już u progu swojej działalności artystycznej sprzedał prawa do reprodukowania swoich obrazów w postaci fotograficznej. To też one miały szansę trafiać do masowego odbiorcy, a na podstawie rysunków przygotowanych przez artystę drzeworytnicy wykonywali również drzeworyty według dzieł Jana Matejki, które zdobiły jako forma ilustracyjna wychodzące, wydawane w XIX wieku gazety. Czerwca 1838 roku w tym pokoju przyszedł na świat Jan Matejko. W domu, w którym po ślubie zamieszkali jego rodzice, Joanna Karolina Rosberg i Franciszek Matejko, domu, który wcześniej należał do jego dziadka Johanna Piotra Rosberga. Na pamiątkę tego wydarzenia na progu XX wieku nasi poprzednicy, założyciele muzeum, wmurowali w tym pokoju tablicę, w której umieszczono datę urodzin artysty i łacińską sentencję, która mniej więcej brzmi tak. Często Bóg sprawia, iż wielkość zamyka się w małym kształcie. Współcześnie pokój urządzony jest pamiątkami ze zbioru kolekcjonerskiego Jana Matejki, przede wszystkim tryptykiem gotyckim z 1515 roku z przedstawieniem dużej rodziny Marii. Są tu skrzynie gotyckie, gotyckie kapitele z ołtarza Vita Stwosza, które zostały podarowane Matejce w czasie, kiedy przeprowadzono renowację w kościele mariackim i te uszkodzone przez korniki postanowiono zastąpić XIX-wiecznymi replikami. Dzisiaj są to zachowane świetnie dzieła Vita Stwosza, które przeszły w Muzeum Narodowym renowację i świadczą o jego talencie. Dwa pokoje od ulicy Floriańskiej były zamieszkiwane przez Jana Matejkę i jego synów. W latach 1904-1905 zostały przebudowane przez Zygmunta Händla na potrzeby powiększającej się ekspozycji muzealnej, na prezentację przede wszystkim obrazów, które towarzystwo zakupywało do muzeum. Dzisiaj w tych przebudowanych pokojach znajduje się nasza mini galeria obrazów, w której przede wszystkim przedstawiamy obrazy o tematyce historycznej, szkice olejne do obrazów, jak również portrety. Portrety, które przynosiły Matejce dochód, były malowane na zamówienie. Często też powstawały portrety malowane członkom rodziny czy przyjaciołom. Po śmierci artysty w pracowni, w domu, znaleziona została martwa natura, praca, która otrzymała atest brata artysty Adolfa, datowana na rok 1852. Jan Matejko przez cały okres działalności twórczej wykonał tylko 3 martwe matury. Bardzo nie lubił malowania tego typu obrazów. W naszych zbiorach eksponujemy również obraz pod tytułem Otrucie królowej Bony. Obraz, którego malowanie Jan Matejko rozpoczyna na stypendium w Monachium. Do postaci królowej Bony pozuje jego gospodyni ze stancji w Monachium. Do postaci męskich jeden i ten sam kolega. Obraz zostaje ukończony tutaj, w tym domu, po powrocie Jana Matejki ze stypendium, a kiedy zostanie zaprezentowany na prezentacji dorocznej obrazów w Krakowie, Lucjan Siemieński, znany krytyk, napisze, że oto objawił się w Krakowie artysta i obraz przedstawia już ukończoną, dojrzałą kompozycję. Od Otrucia królowej Bony w twórczości Jana Matejki pojawia się coraz więcej obrazów o tematyce historycznej. Obrazów malowanych w oparciu o źródła historyczne, w oparciu o wydarzenia, o których artysta czyta w różnych kronikach historycznych, o których dowiaduje się z dzieł historyków współcześnie mu tworzących oraz w oparciu o wydarzenia legendarne.
Otrucie Bony jest właśnie obrazem, który powstaje w oparciu o wydarzenie również wzbogacone o legendę, która mocno odżywa w XIX wieku, jak to królowa Bona, opuszczając Rzeczpospolitą, wywiozła z Rzeczpospolitej ogromne sumy, po drodze pożyczyła je królowi Hiszpanii, a na wyspie Bari została otruta przez swojego sekretarza Antoniego z Macerat. Dwa pokoje trzeciego piętra od ulicy Floriańskiej zawsze pełniły funkcje mieszkalne domu. Mieściły się tu pokoje dzieci w czasach Jana Matejki, później guwernantek jego córek, czy guwernera jego synów. W roku 1908 zatrudniono do Muzeum Kustosza. Te funkcje powierzono Maciejowi Szukiewiczowi, krakowskiemu prawnikowi i poecie, wielbicielowi twórczości artysty. Szukiewicz mieszkał w tych pokojach w latach 1908-43 do dnia swojej śmierci, a mieszkanie zlikwidowano po roku 1945 i do roku 1945 mieszkała w tym mieszkaniu jeszcze żona, wdowa po Szukiewiczu, Zofia Szukiewiczowa. Przygotowaliśmy na ekspozycji niewielką replikę tego mieszkania z próbą odtworzenia biura kustosza, a w sąsiednim pokoju przylegającym do tego pomieszczenia prezentowane są najnowsze nabytki z ostatnich 10 lat do galerii muzealnej. Udało nam się w 2008 roku pozyskać do zbiorów portrety Joanny i Leonarda Serafińskich, siostry żony artysty i szwagra. Udało się pozyskać późny portret siostry artysty Marii Golichowskiej. Wreszcie w 2016 roku dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego mogliśmy zakupić na aukcji portret Szymona Darowskiego. Portret, który został ujawniony w 2016 roku ze zbiorów prywatnych. Warto wspomnieć, że jest to wczesny, ale niezwykle piękny, doskonały artystycznie portret przedstawiający Szymona Darowskiego, zaprzyjaźnionego z rodziną Matejków, zarówno z samym artystą, jak i jego starszym bratem Franciszkiem. Szymon Darowski był zasłużonym budowniczym, był inżynierem, brał udział w powstaniu styczniowym, ale też był jednym z ulubionych modeli Jana Matejki do obrazów historycznych, bo to właśnie Szymon Darowski użyczył rysów twarzy Tadeuszowi Rejtanowi w obrazie Matejki Rejtan, czyli Upadek Polski, i w obrazie Jan Kochanowski, samemu poecie Janowi Kochanowskiemu. W zbiorach naszego muzeum przechowana została pierwsza tabliczka, która witała zwiedzających na bramie muzeum 120 lat temu. Tabliczka w formie obwieszczenia, w którym zawarta była informacja, jak zwiedzać muzeum, do kogo się zwrócić w trakcie zwiedzania, jakie obowiązują zasady. Tabliczka została przygotowana przez towarzystwo organizujące muzeum, i z tego co wiem, jest ewenementem w dzisiejszych zbiorach muzealnych w Polsce. Pracownia domowa artysty powstała w 1871 roku, kiedy malarz ponownie z rodziną zamieszkał w tym domu. Była przez pewien okres jego życia jedną z trzech stałych pracowni, które posiadał. Pracownia w domu, pracownia w Szkole Sztuk Pięknych, którą kierował od 1873 roku, i pracownia atelier w dworku w Krzesławicach, który zakupił w 1876 roku po sprzedaży obrazu Batory pod Pskowem. W tej pracowni spędzał malarz po kilkanaście godzin dziennie. Tu rozpoczynał pracę nad swoimi słynnymi dziełami. Siadał na słynnym krześle lombardzkim, XVII-wiecznym, z kolekcji. Zapytany, czemu siada na tak niewygodnym krześle, podobno miał odpowiedzieć, że wygodne meble rozpraszałyby go w pracy. W pracowni znajdują się przyrządy, które mu służyły, skrzynka na pędzle i farby, kaseta na farby,
Warto zwrócić uwagę, że artysta nie tylko kupował gotowe farby, ale również sam farby wcierał. W pracowni prezentowany jest również obraz należący do zbiorów Muzeum Czartoryskich, noszący tytuł Zakuwana Polonia, będący artystyczną odpowiedzią Jana Matejki na upadek powstania styczniowego. W latach 60. XIX wieku rozpoczęto renowację Bazyliki Mariackiej. Jednym z kolejnych etapów był projekt polichromii wewnątrz świątyni. Jan Matejko zaprojektował polichromię do Kościoła Mariackiego, dedykował ją Matce Bożej, pod której wezwaniem jest Bazylika, a nawę główną kościoła dedykował fundatorom Bazyliki, czyli krakowskim mieszczanom. Tym dziełem artysta wprowadził nas w epokę modernizmu. Jest to wielkie dzieło o wymowie patriotyczno-religijnej, wynikające nie tylko z pracy artystycznej Jana Matejki, ale też z jego głębokiej duchowości. Znajdujemy się w Galerii Malarstwa i Rzeźby XIX wieku w Sukiennicach. W tej sali eksponowane są dzieła Jana Matejki, portrety reprezentacyjne Piotra Moszyńskiego, Mikołaja Zyblikiewicza czy Potockiego oraz obrazy o tematyce historycznej. Jan Matejko był genialnym malarzem, jednym z najwybitniejszych, najpopularniejszych polskich artystów. Genialnym rysownikiem, stworzył kilka tysięcy szkiców rysunkowych, zarówno kompozycyjnych, jak i szkiców postaci oraz nawet szkiców marynistycznych. Był również niezwykłym karykaturzystą. Trafił w niezwykły sposób dokumentować, ironizując życie rodzinne, tworząc barwną galerię postaci wizytujących nie tylko ten dom, ale również dworek artysty w Krzesławicach. Był zaangażowany w wiele przedsięwzięć dotyczących naszego miasta Krakowa. Był mężem, ojcem pięciorga dzieci, wychowawcą ponad 102 uczniów w klasie malarstwa historycznego w Szkole Sztuk Pięknych. Wielu z nich to później wybitni polscy artyści. Zmarł w tym domu 1 listopada 1893 roku, a w trakcie przygotowań do uroczystości żałobnych zrodziła się idea powołania Muzeum Biograficznego w jego prywatnym domu.